Nie w marcu, jak pierwotnie planowano, ale w sierpniu odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim trzeci bieg Tropem Wilczym. Impreza upamiętniająca żołnierzy komunistycznego podziemia zostanie zorganizowana 15 sierpnia w Dniu Święta Wojska Polskiego na terenie Leśnictwa Zwierzyniec na Gutwinie. Głównym promotorem historycznego spotkania jest Fundacja Wolność i Demokracja. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie w południe od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. W ten sposób będziemy też mieć możliwość dodatkowego uczczenia i zwrócenia uwagi na męstwo żołnierza polskiego. Tutaj szczególnie przywołać do pamięci żołnierzy drugiej konspiracji, którzy podjęli swój trud walki z komunistycznym oprawcą po 1944 roku. Uczestnicy będą mieli do pokonania trzy trasy. Senator Jarosław Rusiecki wyjaśnia, że dystans pierwszego honorowego biegu nie jest przypadkowy i ma swoje uzasadnienie w historycznych wydarzeniach. Wielu by sobie zadało pytanie, dlaczego 1963 metry taka konkurencja? A więc dlatego, szanowni państwo, bo 21 października 1963 roku w lasach Lubelszczyzny na skutek obławy ZOMO i Służby Bezpieczeństwa został zamordowany ostatni żołnierz niezłomny, wachmistrz Lalek. I ku czci jego męstwu ten bieg na 1963 metry będzie się odbywał. Druga, 10-kilometrowa trasa to już konkurencja dla bardziej zaawansowanych. Bieg będzie opomiarowany, a pierwszy mężczyzna i kobieta, którzy przekroczą linię mety, otrzymają nagrody po 500 zł ufundowane przez ostrowieckich parlamentarzystów. Przewidziano również dyscyplinę rekreacyjną, czyli marsz z kijkami na długości 5 kilometrów. Też mamy i nagrodę dla wszystkich tych, którzy zarejestrują się poprzez stronę firmy, która nas wspiera w opomiarowaniu czasu, firma Timekeeper, ale również przez mojego Facebooka, czy też przez stronę jednostki strzeleckiej Strzelec można się rejestrować i w ten sposób zgłosić swój akces do tego wydarzenia i uczestniczyć w losowaniu dwóch szczególnych nagród. Jedna nagroda dla kobiety, jedna dla mężczyzny, którzy wystartują w całych zawodach i się zarejestrują. To będzie tygodniowy pobyt w uzdrowisku Busko-Zdrój razem z całym zakresem rehabilitacji, który można uzyskać. W tym roku ze względu na pandemię nie będzie pokazów sprzętu wojskowego i sprawności mundurowych. Natomiast w czasie biegu będzie prowadzona zbiórka na poszukiwania i ekshumację żołnierzy niezłomnych. Główny ciężar organizacyjny biegu Tropem Wilczym podjęło Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2013 Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim udało się pozyskać środki na zakup 500 pakietów startowych. Warto pamiętać o tym, że należy się zapisać w miarę wcześniej, aby mieć zarezerwowany swój pakiet startowy. W tym pakiecie na pewno będzie koszulka biegowa i pamiątkowy medal. Wszystkie koszulki biegowe w tegorocznym biegu Wilczym Tropem są koszulkami z podobizną Danuty Siedzikównej, pseudonim Inka, czyli sanitariuszki i łączniczki oddziału podziemia antykomunistycznego, która została zamordowana wyrokiem komunistycznego sądu, nie mając jeszcze lat 18. Tę postać wybraliśmy w tym roku na honorową patronkę biegu. W roku poprzednim był to rotmistrz Witold Pilecki, a jeszcze wcześniej honorowy obywatel naszego miasta, generał Antoni Heda, pseudonim Szary. Wszystkie zarezerwowane pakiety będą państwu wydawane w osobnym namiocie, oznaczonym, iż są tam pakiety zarezerwowane. Tam będziecie się państwo mogli ustawić po ich odbiór. Zaś wszyscy ci, którzy zdecydują się
zapisać na zawody w dniu zawodów, będą mieli osobne miejsce do wydawania pakietów, a więc bardzo proszę o przestrzeganie tego, że będą dwa miejsca wydawania pakietów oraz tego, że od godziny 7:30 w dniu 15 sierpnia rozpoczynamy pracę biura, a więc wydawanie pakietów startowych. Partnerami trzeciej edycji biegu są Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Państwowa Straż Pożarna, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 3 Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, 10 Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Może to dobry moment, żeby poruszyć temat wywozu odpadów w Ostrowcu, napisał do nas Telewidz, przesyłając zdjęcia z okolic Kochanowskiego, blok numer 2. Dzisiaj z naszą kamerą przejechaliśmy przez ostrowieckie osiedla i potwierdzamy, z odbiorem śmieci w Ostrowcu nie jest najlepiej. Od kilku dni do naszej redakcji docierały sygnały o przepełnionych kontenerach. Otrzymujemy wiele zdjęć również w mediach społecznościowych na naszym profilu. Z mojego punktu widzenia to jest galimatias i bałagan, samowolka. Ludzie gdzie są, tam rzucają i tak dalej, a tego nie powinno być. Dawnymi czasy było inaczej. Też ludzie wyrzucali śmieci, a tego nie było widać. Miasto piękne, ale wokół bloków jest wstrętnie. Wakacje to czas, kiedy wiele osób decyduje się na przeprowadzenie remontu w swoich domach i wtedy pojawia się problem z wyrzucaniem niepotrzebnych rzeczy, również tych wielkogabarytowych. Przy altanach śmietnikowych pojawiają się stare meble, elementy wyposażenia łazienek, dywany, które zalegają czasami przez kilka tygodni. Ale nie wiem skąd, trzeba wiedzieć skąd te meble wynoszą. No tam gdzie jest remont, no tam powinno być, prawda? Sprawdzić, czy ktoś powiedzieć, czy coś. No przecież te meble to trzeba zamówić i utylizować. Staramy się, no my starsi, staramy się wszystko segregować. Każdy bierze buteleczki, słoiczki, wszystko wrzuca, a tutaj, no nie wiem skąd te meble, naprawdę. Mhm. To jest taki bałagan, że, no ale to tydzień w tydzień są takie. No i potem przychodzą ci, co, no rozpruwają, jak pan widział, te, biorą te metalowe rzeczy, to wszystko, ale... No i widzi pan, co jest. Dzisiaj próbowaliśmy się skontaktować z firmą odpowiedzialną za wywóz odpadów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonaliśmy telefon do głównej siedziby w Kielcach, skąd przekierowano nas do kierownika w Ostrowcu. W ostrowieckim biurze informacji nie udzielono nam, odsyłając do Kielc. Będziemy zatem jeszcze próbowali, a do tematu powrócimy. W okresie pandemii ludzie, a przede wszystkim seniorzy, narażeni są na samotność. Aby jej uniknąć, 36 z nich weźmie udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych pod nazwą Senior w Kalejdoskopie Wyzwań. Na uczestników projektu czeka wiele aktywności, w tym gra terenowa, zajęcia teatralne, sesje jogi, nauka bezpiecznego korzystania z internetu, a przede wszystkim ich ulubiona. Debata oksforska, która też przewinie się przez założenia tego projektu. Byłam widzem na kilku tych debatach, odniosłam wielkie wrażenie, przeżyłam to głęboko. Jest to kontynuacja poprzedniego projektu Tandem 55+, w którym testowano wsparcie mentoringowe osób po 55 roku życia i uczniów szkoły z pasją imienia Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stworzyliśmy 6 par mentorskich i mentorzy, pracując z dziećmi jeden na jeden w indywidualnych spotkaniach, no nie tylko pomagali w pracach domowych i w nauce, ale też inspirowali do rozwijania pasji, do aktywnego spędzania czasu. Potworzyły się cudowne przyjaźnie z tego projektu, te międzypokoleniowe, ale też taka przyjaźń, myślę, że już na zawsze, między nami jako szkołą a naszymi mentorami. Wiele osób, które brało udział we wcześniejszych projektach Katarzyny Cukierskiej, teraz jest częścią Seniora w Kalejdoskopie Wyzwań. Zgodnie twierdzą, że tego typu aktywności przyniosły im wiele dobrego, a nawet zmieniły ich życie na lepsze. Te projekty dały mi możliwość brania i oczywiście dawania, co jest ogromnym dobrem, bo lepiej jest dawać niż tylko brać. Poznałam tyle ludzi mądrych, fajnych, przeżyłam tyle i z dziećmi, i z koleżankami, nawiązały się między nami przyjaźnie. Przeżyłam bardzo dużo
I chętnie zapisałam się do następnego projektu, bo uważam, że znów wiele mi to da i wiele przeżyję. Trzy pierwsze spotkania miały charakter organizacyjny i cieszyły się dużą popularnością. W dniu ogłoszenia projektu już mieliśmy, można powiedzieć, pełne listy uczestników. Także na tym pierwszym spotkaniu informujemy, na co się Państwo decydują, na czym będzie polegał projekt, co proponujemy, na co jesteśmy też otwarci i po takim spotkaniu ostatecznie osoby się deklarują do uczestnictwa w projekcie. Dla koordynatorki praca z ludźmi metodą projektu jest niesamowitym doświadczeniem, szczególnie jeśli są to osoby dojrzałe. To jest grupa wyjątkowo wdzięczna, wyjątkowo przykładająca się do zadań, jakie się im powierza, wyjątkowo też kreatywna, posiadająca bardzo duże doświadczenie i życiowe, i zawodowe, i społeczne. Projekt trwał będzie do końca bieżącego roku, a jego oficjalna inauguracja odbędzie się w środę 4 sierpnia. W zdrowym ciele zdrowy duch. Z takiego założenia wyszli przedstawiciele Stowarzyszenia Szachowego Hetman, którzy zainicjowali projekt Wakacje Offline. Do pomysłu przyłączyło się kilka innych organizacji z Ostrowca Świętokrzyskiego i wspólnie pozyskano 90 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Myślę, że ten pomysł już dawno kiełkował w głowach wielu organizacji. Zabrakło tylko jakby lidera i takiego małego impulsu do tego, żeby się połączyć razem i spróbować zorganizować takie wakacje dla młodzieży w całym mieście. Założenie było takie, żeby właśnie dać alternatywę dzieciakom, żeby mogły robić to, co lubią. Mogą próbować wielu dyscyplin, mogą próbować biegania, piłki nożnej, szachów, siatkówki, zajęć multisensorycznych, zajęć z mamami w Fundacji Aktywnych Mam. Aby zachęcić wszystkich ostrowczan do aktywności fizycznej, 15 sierpnia na Gutwinie odbędzie się Ostrowiecki Dzień Sportu, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu Wakacje Offline. Będzie można dotknąć tych dyscyplin, powalczyć, popatrzeć, jak wyglądają treningi. Myślę, że ten dzień będzie takim fajnym uzupełnieniem całych tych wakacji sportowych, wakacji offline w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szachy w ostatnim czasie zyskały na popularności, między innymi za sprawą serialu Gambit Królowej. Niewiele on ma wspólnego z szachami, natomiast bardzo ładnie jest wpleciony wątek szachów. I myślę, że to też jest jakaś tam promocja szachów, ponieważ mówię, film oglądali wszyscy, więc teraz każdy chce zobaczyć, co to takiego są te szachy. W samym Ostrowcu zainteresowanie szachami jest coraz większe. Sport, który laikom może wydawać się statyczny, w opinii ludzi, którzy uprawiają go od lat, wcale statyczny nie jest. Gdy ta partia jest rozgrywana tempem szachów klasycznych, gdzie jest 2 godziny na partię plus 30 minut po 40 posunięciach, plus za każde posunięcie 30 posunięć, taką partię gramy koło 5, 6, czasami nawet i 7 godzin. No i trzeba po pierwsze wysiedzieć na tej partii, oczywiście można wstać od stolika, ale kondycja fizyczna też jest bardzo ważna wtedy, ponieważ ten umysł cały czas musi pracować na najwyższych obrotach. Do projektu Wakacje Offline włączyła się również Akademia Siatkarska Volley Stars, która na brak zainteresowania nie może narzekać. Reprezentanci Polski odnoszą sukcesy, a młodzi adepci siatkówki chcą iść w ich ślady. Widzimy to zainteresowanie, dzieciaki chcą próbować. Nas to cieszy jakby, że z każdym rokiem są nowe osoby. Czasami jest duża rotacja, bo nie każdemu ten sport musi się spodobać. Jest to sport trudny technicznie, więc dla dzieci, zwłaszcza tych mniejszych, trudny do wypracowania. Natomiast na pewno nie możemy narzekać na frekwencje i również te zajęcia wakacyjne, na których tutaj się dzisiaj znajdujemy, też cieszą się powodzeniem i jeśli ktoś nie wyjeżdża, to widzimy, że chętnie do nas przychodzi. Wakacje offline z pewnością pomogą odciągnąć od komputerów i smartfonów wszystkich tych, którzy są online. Wystarczy tylko poszukać wydarzenia i znaleźć coś dla siebie. Zakończenie projektu planowane jest na koniec wakacji. Ponad 15 milionów złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z Krajowego Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w roku 2021. Do tej pory urząd rozdysponował już ponad 11 milionów złotych, aktywizując w ten sposób prawie 1000 osób bez stałego zatrudnienia poprzez dotacje dla pracodawców, doposażenia miejsc pracy czy staże. Te ostatnie cieszą się największym zainteresowaniem, dlatego już w poniedziałek 9 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków o organizację staży.
Najbliższy termin staży to jest naboru stażowego, będzie od 9 sierpnia. Już się przygotowujemy, będzie to cały tydzień, możliwość złożenia takich wniosków. No, największa grupa, bo już ponad 400 tych osób jest aktywizowana w ramach tego projektu. Co jeszcze? No, staramy się też oczywiście dopasować środki, jeżeli chodzi o doposażenie stanowisk pracy. To też jest ogromne zainteresowanie ze strony tutaj pracodawców i przedsiębiorców z naszego terenu. Nabór wniosków potrwa do 13 sierpnia. W bieżącym roku staże trwają 4 miesiące, po czym przedsiębiorca jest zobligowany do zatrudnienia osoby bezrobotnej odbywającej staż na okres 3 miesięcy na minimum pół etatu. Zainteresowane osoby oraz pracodawcy wszystkie wnioski oraz szczegółowe informacje mogą znaleźć na stronie internetowej Urzędu Pracy. Piątego sierpnia w Ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych rozpoczną się warsztaty dla najmłodszych pod nazwą Mały Architekt. Poprowadzi je Wojciech Mazan. Będę chciał najmłodszym przybliżyć pracę architekta, na czym ona polega, jak można też czytać, widzieć, patrzeć, rozpoznawać budynki. Nie będzie to tylko teoretyczne, będzie to jak najbardziej praktyczne działanie, takie oglądania właśnie miasta, mierzenia go, poznawania własnym jakby, własnym ciałem. Zresztą bardzo ciekawie jest tutaj tłumaczona architektura przez porównywanie z ludzkim ciałem. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z architekturą polską oraz światową. Nie zabraknie również ostrowieckich akcentów. Oczywiście browar, bo będziemy w jego bezpośredniej bliskości. Ten nowy, zmodernizowany, wyremontowany obiekt poprzemysłowy. No, ikoniczny dla Ostrowca też kolegiata Świętego Michała, ale też mniej takie może oczywiste, ale jak według mnie bardzo ciekawe realizacje, to jest sklep pod filarami i wieża ciśni, która znajduje się przy rondzie Republiki Ostrowieckiej. Warsztaty Mały Architekt odbywać się będą w każdy czwartek aż do końca wakacji. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.